I Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o właściwie moich zajęciach z tego semestru i posłać serduszko studentom, którzy są bohaterami tej dzisiejszej opowieści, bo naprawdę spisali się w tym semestrze na medal. Chciałabym opowiedzieć Wam trochę o tym, jak ciekawie, interesująco można ze studentami, z uczniami podejść do pisania recenzji filmowych. a Właściwie nie tyle takich... Yy, pełnowymiarowych recenzji tylko jak spowodować żeby studenci uczniowie potrafili ładnie po polsku i tutaj mam na myśli nie tylko studentów i uczniów cudzoziemców ale także Polaków jak to zrobić żeby oni ładnie potrafili rozmawiać o filmach żeby nasza rozmowa o filmach nie sprowadzała się tylko i wyłącznie do opowiadania treści tego filmu bo jak zawsze mówię moim studentom, kiedy pytam, czy ten film się pani, panu podobał, zresztą... To jest okropne pytanie, bo podobać nam się może, moim zdaniem, sukienka w sklepie, no ale dobrze. Czy, co Pani myśli, czy zadaje jakieś konkretne pytania? Zawsze, kiedy student w tym momencie zaczyna opowiadać mi treść filmu, mówię tak, proszę nie opowiadać mi treści tego filmu, ja ten film widziałam. Pytam o Pani, Pana opinię, Pani, Pana zdanie. No więc jak to zrobić, żeby... Mm, Osoby, z którymi pracujemy, zaczęły troszeczkę inaczej patrzeć na tworzywo filmowe, żeby zaczęły troszeczkę inaczej przyglądać się filmom, żeby zaczęły trochę inaczej o nich opowiadać. Warto mieć na uwadze, że. To, o czym dzisiaj będziemy mówili, można odnieść do właściwie każdego tekstu kultury. W ten sposób można pracować z filmem, można pracować z przedstawieniem teatralnym, można pracować z literaturą, y, można no właśnie wykorzystać te pomysły i te ćwiczenia, które spróbuję Wam dzisiaj podrzucić na bardzo różne sposoby, niekoniecznie muszą być one wykorzystywane do pracy z tworzywem filmowym, no ale ja jako Fanka filmu, kinomanka, oczywiście, na filmie właśnie będę Wam to pokazywać. To, o czym będę dzisiaj mówiła, nie zastąpi pisania recenzji w takim wymiarze, w jakim na przykład oczekuje się tego od nas na egzaminie certyfikatowym, jeśli taka forma by się pojawiła. Jeśli chcecie poćwiczyć to, jak pisać takiej recenzji, jeśli chcecie dowiedzieć się, jeśli chcecie popracować nad tym, jak taka prawdziwa, porządna recenzja powinna wyglądać. To zachęcam Was do sięgnięcia do niecodziennego polskiego, w którym w rozdziale film znajdziecie taki bardzo ciekawy tekst, który ja bardzo lubię, muszę przyznać. Tekst nazywa się Krytyk Początkujący, czyli Jak Napisać Dobrą Recenzję. No i tutaj mamy słowa, którymi musimy uzupełnić tekst. Tekst prowadzi nas jakby przez. Yy... Zasady pisania dobrej recenzji, przez to, co w tej recenzji powinno się znaleźć, czego nie powinno tam być. Tutaj później mamy ćwiczenie, tak, nie, co powinieneś zrobić w recenzji, czego nie powinieneś zrobić. No ale to jest takie, taka recenzja, recenzja. Ja chciałabym jednak dzisiaj troszeczkę inaczej podejść do tematu i zastanowić się nad tym, jak pracować z tworzywem filmowym, żeby zaciekawić studentów, zaciekawić uczniów, żeby. Spowodować, żeby chcieli przyglądać się nie tylko warstwie fabularnej, ale także warstwie formalnej, no i żeby chcieli ciekawie o tym mówić, ciekawie o tym pisać. No i właśnie, już troszeczkę rąbka tajemnicy uchyliłam w jednym z poprzednich filmów dotyczącym rozwijania kompetencji pisania, bo tam już zdradziłam trochę od czego zaczynaliśmy semestr. Semestr poświęcony był w jednej grupie kinematografii dalekowschodniej, w drugiej grupie kinematografii śródziemnomorskiej. Oglądaliśmy wspólnie filmy, rozmawialiśmy, pracowaliśmy nad różnymi tematami, no ale. Ale w trakcie semestru, po obejrzeniu kolejnych filmów, zadawaliśmy sobie kolejne zadania, i te zadania właściwie. Nigdy nie były zadaniami napisz recenzję filmową, czy napisz opinię na temat tego czy tamtego filmu, dlatego że no mam głębokie poczucie, że takie zadania są trochę bez sensu. I nie zrozumcie mnie źle, nie mam oczywiście na myśli tego, że bez sensu jest pisanie recenzji i ćwiczenie takiej formy dlatego że no właśnie w dzisiejszym świecie bardzo chętnie wszyscy wypowiadamy się między innymi w mediach społecznościowych wypowiadamy swoje opinie na temat filmów, przedstawień teatralnych, książek czy innych zjawisk kultury. Dlatego oczywiście pisanie recenzji jest umiejętnością Uważałabym dziś jedną z ważniejszych. Natomiast, kiedy mówię, pisanie takich zadań jest bez sensu, mam na myśli raczej to, że żeby dobrze pisać dłuższe teksty, warto zacząć najpierw od form krótszych. Warto się najpierw rozruszać, warto się najpierw rozgrzać, rozgrzać swój umysł, rozgrzać swoje umiejętności pisarskie. No i gdyby tak sobie myślę, w szkole może zadawano nam właśnie więcej zadań takich, które wprawić nas mają do pisania, do konstruowania pewnych form wypowiedzi. To może potem szłoby nam to troszeczkę lepiej. Wyobrażam sobie, że. Ta znienawidzona przez wszystkich uczniów i nauczycieli rozprawka być może byłaby łatwiejsza do pisania, gdybyśmy najpierw właśnie zastosowali takie ćwiczenia wstępne, gdybyśmy zastosowali ćwiczenia tak jak tu przy tej recenzji, o której dziś mówimy, które pomagają nam zbierać informacje, pomagają nam zbierać odpowiednią leksykę, pomagają nam zbierać odpowiednią frazeologię do danego tematu, pomagają nam zbierać. Takie rzeczy, które pozwolą nam później skonstruować ciekawą, interesującą treść już właśnie w znacznie dłuższej formie wypowiedzi. Takie standardowe zadania recenzyjne przede wszystkim kuszą nas w pierwszej kolejności, żeby zajrzeć do internetu, żeby sprawdzić, co powiedzieli inni. A poza tym no właśnie kusi nas momentalnie, żeby streszczać film, więc zadania, które starałam się zadawać, były takie, żeby studenci jednak musieli wykorzystać własną kreatywność, własną wyobraźnię, no i żeby musieli sięgnąć do pokładów kreatywności, o których nie myśleli pewnie, podejrzewam momentami, że je mają. Zaczęliśmy od takich Ćwiczeń łatwych, prostych, czyli po obejrzeniu jednego z filmów, zadaniem studentów było wypisanie 50 słów związanych z tym filmem, które skojarzyły im się z tym filmem. Ja trochę nie ukrywam, utrudniłam to zadanie, dlatego że kazałam im wybrać cztery litery alfabetu, na które te słowa mogłyby się zaczynać. Wydawało mi się, że to trochę jeszcze tak właśnie. Spowoduje takie głębsze poszukiwania, że trzeba tutaj wtedy będzie sięgnąć do słownika, że trzeba się będzie zastanowić nad synonimami, nad antonimami pewnych pojęć. Studenci świetnie się tutaj sprawili i bardzo ciekawe, jakby takie powiązania i nawiązania dzięki, dzięki tym pojedynczym słowom, odnaleźli. Kolejne ćwiczenie, które proponowałam, było ćwiczeniem, które znają wszyscy, którzy korzystali kiedykolwiek z jakichkolwiek moich filmowych. Propozycji książkowych, to było słynne, trzeba i warto wiedzieć. Studenci po obejrzeniu filmu mieli przygotować coś w rodzaju takiego słowniczka, leksykonu informacji związanych z danym filmem, dostali jakby hasła nadrzędne, były to historia, geografia, nagrody, znani i nieznani, ciekawostki, ale oczywiście te kategorie mogą być zupełnie inne w zależności od tego, do czego to ćwiczenie będzie wam potrzebne. Do czego będziecie chcieli je wykorzystać? Można je oczywiście rozbudować ono może być dłuższe, krótsze może być tylko pisane można kazać przygotować prezentację, można kazać poszukać do tych y, opisów zdjęć można kazać to potem publicznie zaprezentować. Tutaj bardzo różne możliwości oczywiście nam to ćwiczenie daje. Zresztą, to ćwiczenie ze słowami, które no, my nie mieliśmy wiele godzin w ciągu semestru, bo przedmiot miał obejmował tylko 15 godzin zajęć, też można by pociągnąć dalej, dlatego że zobaczcie, jeśli każdy student przygotował 50 słów na temat tego samego filmu, tu akurat były cztery różne filmy, więc studenci mogliby być podzieleni na grupy, mogliby wypisać te słowa na karteczkach, mogliby spróbować w grupach łączyć te słowa ze sobą, zobaczyć. Ile słów wspólnych znaleźli, a ile słów było słowami odrębnymi, ile słów tylko mnie przyszło do głowy, ile słów przyszło do głowy tylko i wyłącznie koleżance, koledze. Moglibyśmy o tym rozmawiać, moglibyśmy te słowa wyjaśniać, moglibyśmy zaproponować takie ćwiczenie, myślę, że ono też wyszłoby bardzo dobrze, w którym e, z tej puli 50 słów e, w całej grupie kazalibyśmy na przykład wybrać tylko 10. 10 tych, które według całej grupy najlepiej opisują ten film, czyli to zmusza nas automatycznie do dyskusji, do debaty, do przedstawienia swoich poglądów, do przedstawienia swojego zdania na ten temat. Tutaj znowu pole do pracy z tym mogłoby być nieograniczone. Ja na pewno to ćwiczenie będę właśnie dalej wykorzystywać i dalej rozbudowywać w ten sposób, żeby nad tą leksyką pracować, no bo jak wiecie, praca nad leksyką to jest to, co Tygrysy i Agnieszka Tambor lubią najbardziej. No więc wracając do tego, trzeba i warto wiedzieć, tutaj właśnie też można by oczywiście bardzo różnie dalej tym ćwiczeniem pokierować, posterować, można zrobić takie krótkie ćwiczenia recenzyjne, o których też już mówiłam Wam właśnie w tym poprzednim materiale, czyli na przykład kazać napisać recenzję, to też zresztą robiliśmy, która obejmuje na przykład tylko 30 słów, albo która, w której każde zdanie zaczyna się od literki M, albo Albo która obejmuje tylko 10 zdań, ale w każdym zdaniu nie może być mniej niż 5 słów i nie może być więcej niż 8 słów. Pamiętajcie, że takie ćwiczenia z ograniczonymi zdaniami zmuszają studenta, ucznia do innej werbalizacji myśli. On musi przemyśleć dokładnie, co chce powiedzieć, a nie zebrać. Przypadkową ilość, byle jakich słów, po to tylko, żeby było ich jak najwięcej i żeby to wypracowanie było jak najdłuższe. Tutaj nie, tu wręcz przeciwnie, chodzi o to, żebyśmy skupili się na tym, co myślimy, żebyśmy skupili się na przekazaniu swojego zdania, a nie żebyśmy skupili się na tym, żeby jak najwięcej słów napisać, żeby jak największą część kartki zapełnić. Nie ukrywam, że robiliśmy też ćwiczenia takie. Nieco bardziej no, kontrowersyjne, jak mi się wydaje, dlatego że ze studentami specjalności Dalekowschodniej po obejrzeniu filmu Defilada tworzyliśmy zestawy pytań, rad, które były skierowane do różnych osób, w tym do bohatera filmu Defilada. Czyli do przywódcy Korei Północnej, ówczesnego, kiedy Andrzej Fidyk kręcił film Defilada. Tworzyliśmy także pytania do reżysera filmu Defilada, czyli do Andrzeja Fidyk'a, bardzo znanego polskiego dokumentalisty. Tworzyliśmy także zestaw. Porad dla przyszłego widza filmu Defilada. Tutaj ważnym elementem było dla mnie to, żeby studenci zwrócili uwagę na język, jakim się posługują, to znaczy na sposób formułowania myśli, na to, że inaczej będą formułowali myśli i budowali przekaz skierowany do. Kolegi czy koleżanki widza czyli do osoby jakby równorzędnej dla mnie piszącego, a jednak inaczej będą formułowali myśli, które będą skierowane do przywódcy Korei Północnej. Tu nie chodziło o to, żeby. Oni zadali jakieś konkretne, sterowane pytania. Te pytania tworzyli oni. Mogli zapytać o pewne rzeczy, natomiast zadaniem tutaj było tak naprawdę odpowiednie sformułowanie myśli, odpowiednie przygotowanie się do tego działania. Pisarskiego czy działania mówionego, bo to oczywiście na różne sposoby mogłoby wyglądać. Wiem, że to ćwiczenie było takie trochę, no, jak powiedziałam, troszeczkę kontrowersyjne, natomiast w, mówię, ono jakby wymuszało siłą rzeczy właśnie tą inną werbalizację myśli i Porządne przemyślenie tego, w jaki sposób dane zdanie powinno czy nie powinno być sformułowane. To były, jak mówię, różne ćwiczenia, które robiliśmy w trakcie semestru. Natomiast, no koniec końców przyszło do zaliczenia, no i to zaliczenie też było dosyć niestandardowe. Studenci specjalności śródziemnomorskiej mieli za zadanie przygotować listy do bohaterów filmów, które widzieli w ciągu semestru, widzieli tych filmów, każdy ze studentów widział przynajmniej cztery filmy, więc mogli sobie wybrać, który bohater był tą osobą, do której chcieliby się zwrócić, którą chcieliby o coś zapytać, do której, z którą chcieliby się podzielić swoimi przemyśleniami na temat zachowania czy na temat Właśnie fabuły filmu, ale to nie koniec. List był tylko jedną częścią, jednym elementem tego, tej komunikacji, bo drugim elementem tej komunikacji była koperta, do której list został włożony. Studenci mieli za zadanie nie tylko napisać list, ale także włożyć go do koperty ozdobionej czy przygotowanej odpowiednio. Do treści, która w środku się znajdowała. No i tutaj muszę powiedzieć, że kreatywność studentów przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Koperty były absolutnie niesamowite, były przepiękne, były też bardzo przemyślane. Nie ukrywam, że jedną z moich ulubionych kopert była koperta kompletnie nieozdobiona. Kompletnie czarna, w której znajdował się list do bohaterki filmu Grbawica. Studenci oprócz listu mieli za zadanie też do koperty włożyć taką malutką karteczkę, na której objaśniliby, wyjaśniliby znaczenie tej koperty, sens tej koperty. No i tutaj studentka, która przygotowała ten list i, i właśnie przygotowała tę czarną kopertę, włożyła kartkę, na której wyjaśniła, że ozdabianie koperty do bohaterki. Filmu, który jest obudowany wokół zagadnienia gwałtu, wydaje jej się zupełnie niestosowne i że wydawało jej się, że wyłącznie ta czarna koperta oddaje odpowiednio sens i, i przemyślenia, które zawarła w liście. Odnalazłam tutaj takie no, głębokie przemyślenie tematu, prawda, i zastanowienie się nad tym. Jak to, jak to powinno być rzeczywiście zrobione. Natomiast większość kopert była ozdobiona, bo, bo właśnie bo była skierowana do osób, no, powiedzmy, niezwiązanych z takimi traumatycznymi przeżyciami, więc tutaj te ozdoby były różnego rodzaju. Spójrzcie, jak te koperty fantastycznie wyszły. inne zadanie zaliczeniowe postawiłam przed studentami specjalności dalekowschodniej, no wydawało mi się, że dwa razy to samo jest bez sensu, więc studenci specjalności dalekowschodniej przygotowali z kolei plakaty fanowskie, czyli coś, co teraz jest modne, tak, filmiki fanowskie, zwiastuny fanowskie, plakaty fanowskie, do filmu, znowu mogli sobie wybrać z puli filmów, które widzieli w trakcie semestru, mogli sobie wybrać jeden film, do tego filmu mieli przygotować plakat, plakaty są niesamowite, nawet Osoba, która powiedziała, że zawsze miała najgorsze oceny z plastyki, przygotowała plakat absolutnie wspaniały, bo nie chodziło tutaj tak naprawdę o sprawdzenie, czy ktoś wiecie, no ma zdolności ma tu manualne, czy ktoś jest artystą, tylko chodziło tak naprawdę o kreatywność, o pomysł, o, o oddanie jakby jakiejś, jakiegoś przekazu w tym plakacie. I do plakatu należało z kolei dołączyć list do reżysera tego filmu. W którym jakby przesyłamy mu ten plakat i mówimy mu, dlaczego ten plakat w taki, a nie inny sposób został przygotowany, jak ten film na nas zadziałał i dlaczego decydujemy się właśnie ten plakat mu wysłać. Takie ćwiczenia są niesamowicie rozwojowe, są rozwijające zarówno dla osób, które jakby działają, czyli dla studentów, uczniów, dla tych osób, z którymi pracujemy, ale są też niesamowicie rozwojowe dla nas, bo ja też troszkę Inaczej spojrzałam na różne rzeczy po przeczytaniu tych listów. Siedziałam na podłodze w pokoju, wiedziałam, list po liście czytam, i naprawdę odnalazłam tam bardzo dużo takich. No, ciekawych wątków, które, które wydały mi się naprawdę interesujące i też pozwoliły mi nieco inaczej spojrzeć na filmy. Pozwoliły mi spojrzeć na filmy oczami ludzi młodszych ode mnie, bo tu też no, musimy brać pod uwagę to, że wiemy doskonale, że nie wszystko widzimy w tych samych barwach. Ja mam z lat 40 i trzyletnią córkę, nie widzę wszystkiego w tych samych barwach i nie odbieram wszystkiego w ten sam sposób, w który odbierają to moi studenci, którzy mają lat 20 i całe życie przed sobą, to znaczy ja też mam całe życie przed sobą ale wiecie, o co chodzi. No więc ja też nie ukrywam, że dla mnie było to takie bardzo rozwojowe doświadczenie. Bardzo zachęcam Was do takich ćwiczeń. Jeśli nie chcecie tego robić w formach papierowych, to można wykorzystać Breaking News Generator, w którym studenci będą na przykład przygotowywali właśnie te tak zwane Breaking Newsy, tak? czyli te, 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 te paski z wiadomości, z tymi ważnymi, ważnymi informacjami. Do tego jest specjalna aplikacja. Link znajdziecie w opisie filmu. Filmu. Można przygotować strony dla bohaterów filmów czy dla właśnie reżyserów na Facebooku, który też jest bardzo fajnym narzędziem, bo właśnie bo pozwala nam się tak dość kreatywnie rozwinąć. Można robić takie ćwiczenia, w których każemy, na przykład, studentom wymienić któregoś bohatera filmu i napisać go od nowa. To takie ćwiczenia też robiłam i też one bardzo dobrze zawsze wychodzą. Robiłam też takie zabawy, do których też Was zachęcałam. Zresztą te wszystkie zabawy, o których teraz mówię, mogą dotyczyć filmu i mogą dotyczyć literatury, prawda? One mogą dotyczyć lektur. Z którymi pracujemy, czy, czy tekstów, które ze studentami, czy z uczniami czytamy. Bardzo fajnym ćwiczeniem jest też takie ćwiczenie, w którym bierzemy dwa filmy lub bierzemy dwa teksty literackie i każemy albo zamieniamy sami, albo każemy zamienić jednego z bohaterów i wymienić ich jakby w tych obrazach, tak? Czyli wyciągamy jednego z bohaterów filmu Almodovara i wkładamy go na przykład do filmu Feliniego, bo mamy przecież śródziemnomorskie kino, a z kolei bohatera z filmu Feliniego wkładamy w film Almodovara. No i teraz właśnie możemy zastanawiać się wspólnie, pisać, mówić, dyskutować na temat tego, jak ci bohaterowie powinni się zachować, jak powinni rozegrać, tak, intrygę, fabułę, która w danym filmie czy w danym tekście literackim się znajduje. To nie koniec, to jest tylko jedna tysięczna pomysłów, które mam, ale nie mogę Wam o wszystkich dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że te, które podałam, były jakoś tam inspirujące, okazały się ciekawe, że zainspirowały Was do jakichś takich własnych, zwariowanych ćwiczeń. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku.